tutaj w tym miejscu widać rant, wytarcie, czyli no nie da się wprasować nowej panewki właśnie dzięki temu, że nie zdejmowaliśmy obudowy pompy, czyli wszystko poszło z jednego zamocowania. To jest największa dokładność wykonania. Cześć. Witajcie na kanale Automatyczni. Słuchajcie, wziąłem Mariusza, dlatego że jest okazja, żeby nagrać Wam film, pokazać jak regenerujemy pompę skrzyni 5HP19 po zatarciu się szyjki konwertera. Czyli pierwsza rzecz, możemy Wam pokazać, tutaj mamy konwerter, wróć, gdzie to jest. Tutaj mamy konwerter, już, o. Mamy konwerter, szyjka była zatarta, tak wygląda panewka, jest to panewka, która wchodzi do pompy oleju, czyli panewka zatarła się od strony wewnętrznej na szyjce konwertera. Zobaczcie, że tutaj nawet już ta panewka nie jest z oryginału, ona już musiała być wymieniana, ale zobaczcie, że materiał ten tak jakby no, cierny, ten na którym ma być poślizg, który ma pracować, odpadł od blachy metalowej, na której jest zawinięty. Pokaż Mariusz może nową panewkę. Nowa panewka wygląda identycznie, też jest na zamku, jest zawijana z blachy, czyli mamy dokładnie taki sam scenariusz, że materiał cierny, warstwa cierna jest cieńka, a reszta to jest stal. I teraz panewka, jak się zgrzeje ze szyjką konwertera, to obróci tą panewkę w obudowie, czyli widzicie po zewnętrznej stronie no wytarcia, jest wyślizgana pompa oleju. Czyli tak, my regenerujemy szyjkę, tu możecie zobaczyć jak nową szyjkę. Szyjki bierzemy z Sonaxa, one są drogie, ale jest to najwygodniejsze, takie najlepsze z naszego doświadczenia rozwiązanie. Lepiej trochę dołożyć, a fajnie się na tym pracuje, łatwo jest to wycentrować, włożyć, dobrze jest to przyspawać. Jak widzicie, to ona jest bardzo dobrze wykonana, dlatego że jest też utwardzona, żeby była twardsza, czyli no, mniejsze jest prawdopodobieństwo, że się zatrze. Ta powierzchnia jest wyszlifowana, więc naprawdę dobre wykonanie, warte troszeczkę większych pieniędzy. Obudowa pompy konwertera, roztoczona, wspawana szyjka. Natomiast teraz na szybkości pokażemy Wam, jak regenerujemy pompę. Możecie zobaczyć tutaj, że pompa w jednym miejscu jest wytarta. O, są pasy. Tutaj już jest nieruszona. I znowu zaczyna się wytarcie. I w tym miejscu jest wytarta. Tutaj nawet pod palcem czuć już rant, że po prostu jest. To może ja odjadę czujnikiem. Tutaj w tym miejscu widać rant, wytarcie, czyli no nie da się wprasować nowej panewki. Trzeba to roztoczyć, wprasować panewkę nadwymiarową. Dlatego my bierzemy panewki z Sonaxa, to jest panewka nadwymiarowa. Ona jest dużo grubsza, jakby ją porównać wymiarem, z głowy nie znam wartości, ale ma wymiar zewnętrzny dużo większy. I teraz co trzeba zrobić? Zgodnie z dokumentacją od Sonaxa trzeba roztoczyć obudowę konwertera na 50,78 plus minus tam 1 setka z groszami, czyli mamy 2 setki tolerancji finalnie, żeby roztoczyć obudowę pompy, następnie wprasować tą panewkę i sprawdzić, czy pracuje prawidłowo. Więc co my zrobimy? Jest już wycentrowany, mieliśmy czujnik zegarowy, już wycentrowaliśmy pompę, żeby sprawdzić, czy nie ma bicia. No bo tak, tutaj zobaczycie, że tak jakby jedna połówka obudowy jest wytarta. Jedna połówka, dlatego że nie było idealnej osiowości, na przykład skrzyni biegów z silnikiem. I dlatego ta strona więcej się wytarła. No, konwerter był przekrzywiony po prostu na jedną stronę. To dla nas nie ma żadnego znaczenia. My się łapiemy od powierzchni, od uszczelniacza, zimmeringa. To powinno być powierzchnia zimmeringa i powierzchnia panewki musi być z jednego zamocowania, no bo te dwa elementy pracują w jednej osi. Jeden jest prowadzący, drugi jest uszczelniający. Więc bazujemy się na powierzchni od uszczelniacza, bo ona jest dobra. Roztaczamy obudowę. Następnie na tokarce wprasowujemy panewkę. Na tokarce albo na prasie, to zależy. I w momencie, kiedy panewka jest wprasowana, to już wymiar jest na gotowo. I dlatego ważne jest, żeby podtoczenie obudowy pompy oleju było idealnie zrobione, dlatego że wprasowanie tej panewki, jeżeli będzie za mało roztoczony otwór, to wprasowanie tej panewki sprawi, że ta panewka zostanie ściśnięta do środka. Czyli wymiar wewnętrzny się zmniejszy, będzie za ciasno pracowała z szyjką, albo w ogóle nie wejdzie szyjka i też będą problemy. Jak będzie za ciasno, no to nowa panewka może się przytrzeć.
Więc dlatego my czasami robimy tak, jeżeli mamy wątpliwości, że po roztoczeniu obudowy pompy oleju wprasowujemy panewkę na tokarce, żeby nie zdejmować pompy z uchwytu, żeby wszystko było z jednego zamocowania, żeby bicia, luzy się nie zmieniły. I wtedy robimy kontrolę na wprasowanej panewce, przykładamy szyjkę, mierzymy, wykonujemy pomiary. Jeżeli jest wszystko ok, to jest ok. Jeżeli mamy jakiekolwiek wątpliwości, to wtedy 2-3 setki, powiedzmy 5 setek, taką panewkę możemy roztoczyć właśnie dzięki temu, że nie zdejmowaliśmy obudowy pompy. Czyli wszystko poszło z jednego zamocowania, to jest największa dokładność wykonania. Więc co? No to Mariusz, ja daję kamerę w twoje ręce, pewnie teraz będziesz robił i nagram jakiegoś timelapsa, żeby było pokazane, jak to wszystko wygląda, także miłego oglądania.